Dzień dobry, jesteśmy na konferencji PSEW w Serocku, a ze mną pan Wojciech Więcławek, prezes zarządu Tauron Zielona Energia. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, jaka jest strategia Tauronu w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii? Czy firma planuje zwiększenie udziału energii odnawialnej w swoim portfolio? Tak, kiedyś goniliśmy za konkurencją, teraz konkurencja goni za nami, taka jest strategia, w związku z tym, już mówiąc poważnie, do 2025 roku chcielibyśmy mieć 1600 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. Tutaj mam na myśli wiatr, słońce i wodę, bo w ten sposób to miksujemy. Natomiast do 2030 roku 3,7 GW tej mocy chcielibyśmy, żeby w naszym wytwarzaniu się znalazło. Jaki obecnie procent produkowanej przez Tauron energii pochodzi ze źródeł odnawialnych? Dzisiaj OZE stanowi około 13% wytwarzania całej grupy. Natomiast w 2030 roku chcielibyśmy, żeby OZE wobec konwencjonalnych źródeł energii stanowiło 80% wytwarzania. Czyli przechodzimy to, co realnie nazywamy zielonym zwrotem Taurona. Czy możemy zidentyfikować największe wyzwania, jakie stoją przed Tauronem, jeżeli chodzi o zielony zwrot, w tym zwłaszcza w zakresie energii wiatrowej? Gospodarczo to jednym z takich potężnych wyzwań to jest zerwanie łańcuchów logistycznych, które miały miejsce z tytułu wojny na Ukrainie. I to jest jedno z takich kluczowych wyzwań. Drugie, również gospodarcze, to by było to, co wywoła inflacja i skaczące ceny euro, czyli zasadniczo zmiana naszych dogmatów, które do tej pory obowiązywały w modelach finansowych. Nikt nie przewidział wojny i jej wpływu. Zaczęliśmy myśleć inaczej. Też inaczej kalkulujemy ryzyka, które się pojawiły w tej części Europy. Czyli to w gospodarczy to by było tyle. Natomiast w takich kwestiach ryzyk czy wyzwań technicznych, technologicznych, no to potężnym stało się dla nas to, że jednak jesteśmy dzisiaj nadal beneficjentami starych pozwoleń na budowę czy starych decyzji administracyjnych w energetyce wiatrowej. A to oznacza, że mamy w naszych decyzjach środowiskowych czy w zapisach miejscowych planów, również pozwoleniach na budowę, nadal maszyny 2-megawatowe, które no nie nazwałbym jeszcze dzisiaj archaicznymi, ale już raczej w tej takiej krzywej schodzącej, tak, technologicznej. I ustawa odległościowa nie pozwala nam często tych decyzji zmieniać, a to oznacza, że trochę utknęliśmy w poprzedniej erze, jeśli chodzi o moc turbin. To jest potężne wyzwanie, żeby w tym funkcjonować. Natomiast całe szczęście ta liberalizacja 700 metrów jest kompensowana przez nowe technologie. No i sporo gmin jednak decyduje się na to, żeby pójść razem z nami jako inwestorem w zmianę tych decyzji planistycznych. I no, zajmie nam to parę lat więcej niż myśleliśmy, ale uważam, że dziś jest to warte z tego względu, że dwukrotnie mocniejsza maszyna, czyli dwukrotnie większa produkcja przy tej samej lokalizacji, to jest coś, o co naprawdę warto walczyć.